Lewera. Dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Na seniorów z Gorzowa czeka wielkie sportowe wydarzenie. Już 13 i 14 maja odbędą się lubuskie Igrzyska Seniorów. Do rywalizacji mogą zgłaszać się drużyny z klubów senioralnych, znajomi czy sąsiedzi. Dyscyplin i atrakcji będzie bez liku, a całemu wydarzeniu będzie przyświecać myśl, że sport to zdrowie w każdym wieku. Mam ogromną przyjemność poinformować o najbliższym wydarzeniu, Lubuskich Igrzyskach Seniorów, które odbędą się 13-14 maja tego roku. Celem tych igrzysk jest promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, jest wprowadzenie pozytywnego nastawienia do treningu zdrowotnego. Mam ogromną przyjemność przedstawić współorganizatorów tego przedsięwzięcia, czyli Gorzowską Radę Seniorów, czyli Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Słowianka, AWF Poznań, filia w Gorzowie Wielkopolskim, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim, pole golfowe Zawarcie, jak również Kangu Basket. A partnerami wydarzenia jest Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, Wyspecjalizowany Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, GBS Gorzów, MZK Gorzów Wielkopolski, Browar Witnica, Smaczna Dieta, EDF, Kaskad, Spółka ZOO. Patronat nad wydarzeniem objęła pani Krystyna Sibińska, poseł na Sejm, marszałek województwa lubuskiego oraz prezydent miasta Gorzowa. Natomiast patronat medialny to Telewizja Gorzów, Teletop i gorzowskie.pl. Zachęcam przede wszystkim do uczestnictwa seniorów. Wiem, że wielu ludzi bardzo chętnie korzysta z różnych form rekreacji i sportu. Także zapraszamy bardzo. Konkurencje są bardzo przyjemne dla wszystkich. Jest pływanie. Jest ringo, elementy koszykówki, wyścigi rowerowe, nordic walking, są bóle i także golf, czyli na polu golfowym na Zawarciu. OSIRZ zaprasza seniorów na bieg słowiański. Specjalnie w tym roku utworzyliśmy konkurencję nordic walking na 4 km, która to będzie punktowana w punktacji generalnej gorzowskiej spartakiady seniorów. Jak również zapraszamy na stadion żużlowy, na wyścigi rowerowe w sobotę na 15. Bieg 10:30 jest bezpłatny. W imieniu Kangu Basket zapraszam na koszykówkę, najwspanialszą dyscyplinę, która tutaj łączy pokolenia. Obojętnie jaka sprawność, jaka forma, pomożemy i będziemy świetnie się bawić. Zapraszam serdecznie. Akademia Wychowania Fizycznego, filia w Gorzowie Wielkopolskim, serdecznie zaprasza wszystkich seniorów. Przygotowaliśmy dla Państwa dwie konkurencje, bulle na polu golfowym oraz ringo na hali przy ulicy Słowiańskiej. Serdecznie zapraszamy. Zachęcam wszystkich seniorów, żeby się zgłaszali. Wysłaliśmy zaproszenia do wszystkich gmin, do wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku, do organizacji senioralnych w Gorzowie, ale poza Gorzowem w wielu gminach. Jeśli ktoś jeszcze nie dostał, to bardzo chętnie, serdecznie zapraszamy. Podam adres mailowy, na który można się zgłaszać. To jest Igrzyska Seniorów Razem, pisane, @gmail.com. Ewentualnie prosimy o telefony pod numer 535 952 332. Prosimy oczywiście w dniach roboczych, bardzo proszę zgłaszać się i rejestrować. To będzie bardzo fajne wydarzenie, zabawa, która zakończona zostanie również zabawą taneczną. Będzie grał fantastyczny zespół. Mamy przygotowany też catering, nagrody, puchary. Każdy senior, który weźmie udział, który będzie reprezentował swoją drużynę, dostanie, myślę, że fajne gadżety, które też będą pamiątką po tym wydarzeniu. Wszystkich bardzo gorąco zachęcamy. Proszę się nie przerażać właśnie, bo to bardzo poważnie zabrzmiało. Wyścigi rowerowe, właśnie golf, koszykówka i tak dalej. To wszystko nasi partnerzy przygotowali w taki sposób, żeby to było dla seniora, no, że tak powiem, dostępne i możliwe do wykonania. Nikogo nie będziemy tutaj namawiać do wysiłku ponad swoją miarę. Naprawdę wszystko jest tak dobrane, żeby każdy mógł sobie poradzić. Wspólna, fantastyczna zabawa, dwudniowa impreza. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Te igrzyska przygotowywał z nami i miał być z nami tutaj i miał organizować dziekan gorzowskiego AWF-u Piotr Żurek. Piotrze, żałujemy, że ciebie z nami nie ma, ale mam nadzieję, że będziesz czuwał nad całym przedsięwzięciem z góry.
Zakończyła się termomodernizacja przychodni dworcowej w Gorzowie. Teraz obiekt ma nie tylko nową elewację od zewnątrz, ale także wymienione instalacje, zwłaszcza centralnego ogrzewania. Ponad 1 000 000 zł do inwestycji dołożyła Unia Europejska w ramach programu regionalnego. Zadanie mieliśmy tutaj stricte termomodernizacyjne, mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku. Polegała ona głównie na wymianie oświetlenia wewnątrz budynku na bardziej energooszczędne, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, czyli wszystkie grzejniki i dostosowanie ich do podłączenia budynku, zasilanie energetyka cieplna. Czyli w piwnicach węzeł cieplny, pomieszczenia socjalne dla pracowników, jakieś tam pomieszczenia na archiwum i tak dalej. No myślę, że po skończeniu tego zadania odczuje przychodnia skutki finansowe, bo rzeczywiście budynek stał się bardziej energooszczędny. Pozyskanie środków na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych przyczyniło się do poprawy wizerunku przychodni. Mamy nadzieję, że pozwoli to na zmniejszenie kosztów opłaty za energię elektryczną i za dostawę ciepła. Z uwagi na to, że nie był budynek ocieplony, płaciliśmy bardzo dużo za dostawę energii elektrycznej, za ogrzewanie. Termomodernizacja przede wszystkim objęła wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wymianę instalacji elektrycznej. Wewnątrz jeszcze pomieszczenia wymagają remontu, ale staramy się na pozyskanie środków na przeprowadzenie tego typu prac. Jak informuje portal gorzowskie.pl, agencja inwestycyjna Stilon Gorzów zwyciężyła w lubuskich derbach. Gorzowianie w sobotnie popołudnie 22 kwietnia pokonali Lechię Zieloną Górę 1-3 i przywieźli 3 punkty na północ województwa. Ten weekend był wyjątkowo owocny w wydarzenia sportowe, zwłaszcza związane z naszym klubem, bo 3-krotnie nasze drużyny mierzyły się z drużyną Lechii Zielona Góra i wszystkie wygrały. Także zaczynając od drużyny seniorów, gdzie graliśmy na wyjeździe, udało nam się wygrać. Oczywiście było to w pełni zasłużone i wynik to odzwierciedla i gra. Kto był, ten widział, także gra na boisku. W tym meczu było wszystko, pełna dramaturgia. Mieliśmy niewykorzystany karny, mieliśmy czerwoną kartkę dla zawodnika drużyny przeciwnej. Oczywiście graliśmy z przewagą jednego zawodnika, to zawsze pomaga. Natomiast w tym meczu żeśmy dominowali i ten wynik, który był do przerwy 1-0, a potem już było, za moment było 3-0, oczywiście nieodzowny i nieśmiertelny Emil Drozdowicz wykazał się tutaj skutecznością. Natomiast na ten sukces pracowała cała drużyna, łącznie ze sztabem i wszystkim należą się wielkie brawa. Także nas to tylko bardzo cieszy, bo umacnia nas to na tej samej pozycji, na której jesteśmy. Oddalamy się od strefy spadkowej, więc siłą rzeczy cieszymy się bardzo. Mam nadzieję, że złapaliśmy właśnie to, co wiemy, bo to faktycznie mecz z Lechią to jedno. Wygraliśmy jeszcze tydzień wcześniej na wyjeździe mecz z Kluczborkiem, także cenne 6 punktów z 2 wyjazdowych spotkań. Chcemy odczarować wreszcie stadion w Gorzowie, bo tutaj jest ta niemoc i nie wiemy, na czym to polega, natomiast wiemy, że ustawienie, które w tym momencie sztab znalazł, ono przynosi skutek, ono jest skuteczne, co widać właśnie w punktach w tabeli. W minioną sobotę odbyła się wielka impreza zorganizowana przez spółkę Inneco Wymień odpady na kulturalne wypady. Ekologiczny festyn na ryneczku przy Jerzego przyciągnął liczną rzeszę gorzowian. Całe rodziny zjawiły się, aby wymienić plastikowe butelki, makulaturę lub sprzęt RTV AGD na bilety i wejściówki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wydarzenia sportowe, choć kultura, gastronomia i zabawa też miały swoich zwolenników. Na środku placu stała śmieciarka Miecia, która dostarczała radości i wiedzy na temat segregacji odpadów. Był pokaz mody, malowanie buziek, elektryczny autobus, zagadki i konkursy. To był udany dzień ziemi, zwłaszcza, że całą imprezę rozpoczęła masa rowerowa, która ruszyła przez miasto, aby zapowiedzieć to miejskie, ekologiczne wydarzenie. A na dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.